Dzisiaj na tapet idzie zmiana. Zastanowimy się, kiedy warto ją wdrażać, kiedy nie warto jej wdrażać, a jeśli już chcemy ją wdrażać, to jak ją wdrożyć, żeby była wdrożona skutecznie. Zapraszam, startujemy. Cześć, ja nazywam się Tomasz Ciosek i prowadzę podcast Drogę Samotnika dla przedsiębiorców, którym nie jest obca koncepcja rozwoju własnej firmy i własnej osoby. Już na starcie proszę cię o to, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem, dał serduszko, jeśli oglądasz to na przykład na Instagramie, zasubskrybował kanał, aby wiadomości te dotarły zarówno do ciebie, jak i do wszystkich innych, którym te wiadomości mogą okazać się potrzebne i przydatne. Jeśli ci się to nie spodoba, pod koniec materiału możesz to wszystko oczywiście anulować. A tymczasem, Przejdźmy do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Jedyna stała, która w życiu nas czeka, to zmiana. To modne powiedzenie ostatnio nabiera zdecydowanie nowego znaczenia. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy mnóstwo różnych zmian, które na świecie wprowadza bardzo mały wirus. Wirusik ten powoduje, że to, co znaliśmy do tej pory, po prostu ulega zmianie. I to rozpoczynając od relacji z najbliższymi ludźmi, poprzez tak daleko sięgające fakty, jak choćby. Rozerwanie na części łańcuchów dostań z całego świata. Jedyne, co nam przychodzi do głowy w takiej sytuacji, to to, że sytuacja wygląda na to, że się nie ustabilizuje zbyt szybko, czyli trzeba by się jakoś do niej dostosować. Amerykanie nawet używają takiego określenia Adapter Die, które to powiedzenie w nieco zmodyfikowanej wersji wykorzystuje dość często Tom Billier, właściciel kanału na YouTube o nazwie Impact Theory. Tom twierdzi, że człowiek, człowiek jest najlepszą adaptacyjną maszyną. Na świecie i bardzo mocno musimy to wykorzystywać, zwłaszcza w sytuacji permanentnej zmiany. Tylko, czy to oznacza, że my non-stop wszystko, co w naszym życiu jest, powinniśmy ciągle zmieniać? Otóż nie do końca, ponieważ niektóre elementy naszego życia powinny zostać niezmienione. A jakie? Mówię tu oczywiście o wartościach, którymi kierujemy się w życiu, o przeróżnych zasadach moralnych, które zresztą ulegają wciąż degradacji, ale to już jest rozmowa na inny temat, nie na dzisiaj. Natomiast co dają nam takie niezmienne zasady? Ano, dają nam punkt odniesienia, dają nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu poczuciu bezpieczeństwa możemy na przykład kształtować świat dziecka, który wie, że z takim rodzicem, który ma pewne niezmienne zasady moralne, zasady, którymi się posługuje w życiu, gdzieś. Ma ten swój punkt odniesienia, i do tego potem dostosowuje to, co spotka w życiu, chociażby w szkole, czy w przedszkolu, czy w kontakcie z innymi rówieśnikami, wie do czego może wrócić. A dzięki takiemu stałemu punktowi odniesienia, nasi bliscy, nasi przyjaciele, nasi kontrahenci i pracownicy wiedzą, czego się można po nas spodziewać, wiedzą, z czym można do nas przyjść i są w stanie zaufać nam podczas nawet bardzo osobistych i intymnych rozmów. Jak to więc jest z tą otwartością na zmianę? Czy jest w niej coś złego? Otóż twierdzę, że nie. Nie ma w niej nic złego. Zresztą mówi się, że tylko krowa zdania nie zmienia i ciągle tę samą trawę źle. I takie podejście zatwardziałe wobec zmiany, mocny opór nie, bo nie, niewiele na co dzień do naszego życia wnosi. Kiedy taka zmiana jest konieczna? Przede wszystkim, kiedy coś nie działa. Poruszamy się tutaj w obszarze biznesowym, więc pewnie zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy chcemy coś osiągnąć, coś, czego do tej pory nie mieliśmy, zmiana jest konieczna. No i tu uwaga. Doktor Łąk używa takiego określenia same people, same methods, same results. Co to oznacza? No jeśli ciągle działamy zgodnie z tymi samymi zasadami i poruszamy się w obrębie tych samych ludzi, to raczej nic w naszym życiu się nie nie zmieni, nawet jeśli byśmy chcieli tej zmiany dokonać, więc musimy wykorzystać jakieś nowe metody, po prostu otworzyć się na zmianę, a nie tylko o niej mówić. No, zmiana jest oczywiście skutkiem pewnego planowania. Natomiast skutkiem planowania jest również harmonogram realizacji takiego planu, i to jest kluczowa zmiana, żeby ten harmonogram przede wszystkim przemyśleć, zaplanować, opisać, rozłożyć w czasie, a następnie, co jest jeszcze ważniejsze, wdrożyć bez. Odpowiedniego nadzoru nad wdrożeniem takiego planu, nic nie wyjdzie nam z tego, co chcemy zrobić. Wdrożenie w ogóle jest kluczem, bo nawet jeśli zaplanujemy fajną zmianę, zaplanujemy bardzo dobrze jej harmonogram, a mimo wszystko harmonogram ten nie zostanie zrealizowany, to rzecz jasna dana zmiana nie zostanie wdrożona. A na wdrożeniu polega mnóstwo przedsiębiorców. Wdrożenie nie jest niczym sexy. Samo planowanie jest oczywiście fajne, natomiast Wdrożenie to już jest ciężka, codzienna praca. O ile nie jesteśmy przygotowani do tego, że ona trochę potrwa, że będzie ciężko, że trzeba to weryfikować z dnia na dzień, to niestety może okazać się, że cała praca planistyczna weźmie w łeb. Dlatego pamiętajmy, aby przyłożyć się do wdrożenia i przeznaczyć na nie odpowiednią ilość czasu i zasobów. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak może wyglądać podejście do zmiany w praktyce. Weźmy na warsztat jednego z naszych klientów, który ma gotową strategię marki i planuje wzrost sprzedaży w najbliższym czasie. Co się może wydarzyć? A no, może się nie wydarzyć nic. To znaczy, bierze sobie tę strategię i ją wdraża, w związku z czym w oczekiwaniu ma znaczący wzrost sprzedaży. Co się może wtedy okazać? No, może się okazać, że jego obecny proces obsługi zamówień nie wyrobi. W związku z tym należy się do tego przygotować. Jak się do tego przygotować? No, trzeba przede wszystkim zmapować te procesy, które obecnie w firmie funkcjonują i w jakikolwiek sposób dotykają tego procesu sprzedażowego, i je przemodelować na takie, które będą musiały obsłużyć odpowiednio większą sprzedaż i większy zespół, który ten sprzedaż będzie musiał obsłużyć. Jeśli już będziemy mieli zaplanowane te procesy od początku, to wypadałoby opracować harmonogram ich wdrożenia, a potem konsekwentnie to wdrożenie nadzorować. Tak to może wyglądać, jeśli chcemy podejść do zmiany, zmiany związanej ze wzrostem sprzedaży w sposób systemowy. I takie podejście oczywiście polecam. Ostatecznie pamiętajmy, że harmonogram to nie koniec naszych działań. Nie wystarczy przygotować porządny harmonogram. Kluczowe jest jego wdrożenie, cierpliwość oraz świadomość tego, że efekty wymagają czasu, no i oczywiście konsekwentnej pracy nad wdrożeniem. Pamiętajmy też, że ciągła zmiana nie jest zbyt dobra. Zresztą jakiś czas temu wyczytałem takie słowa ojca Joachima Badaniego, który mówił, że szukanie nowego jest swego rodzaju słabostką i tego chyba też warto się trzymać. Z wdrożeniem zmiany jest trochę tak, jak ze strategią inwestycyjną. Mamy w zasadzie dwa główne podejścia do inwestowania. Pierwszy z tych nurtów to jest faktycznie nurt. Permanentnej zmiany. Mówi tak w sposób nieco zawolowany, ponieważ permanentna zmiana po prostu oznacza brak pomysłu, brak strategii. Działanie typu ad hoc, które generalnie rzecz biorąc, rzadko kiedy prowadzi do dobrych efektów, a w sumie takich w strategii inwestycyjnej potrzebujemy. Drugie podejście to jest określenie sobie, jakiejś. Strategii. I nie będziemy w tej chwili roztrząsać, która jest lepsza, która jest gorsza, po prostu jakiejś strategii, którą gdy dopiero zaczniemy systematycznie wdrażać, możemy obserwować, mierzyć i ewaluować, czy jej efekty nam pasują, czy też nie, i dopiero po jakimś czasie wprowadzać dowolne zmiany. Natomiast jeśli zmiany te będziemy wprowadzać szybciej, niż będziemy w stanie zaobserwować jakiekolwiek efekty, to rzecz jasna wracamy do chaosu i braku możliwości sprawdzenia czegokolwiek, ponieważ nie za bardzo mamy, na czym się opierać. Przejdźmy teraz do modnego i popularnego ostatnio tematu szkoleń wszelakich. I teraz w ogóle pytanie, czy warto kupować same szkolenia bez wdrożenia albo kogoś, kto z tego wdrożenia cię rozlicza. Bo się, że większość szkoleń, które kupowane są na rynku, w ogóle nie są otwierane. Mało kto je faktycznie robi. I teraz zobaczmy ciekawostkę na rynku amerykańskim, bo Amerykanie bardzo szybko wyłapują wszelkie możliwości zarobienia pieniędzy. Amerykanie wymyślili w ogóle coś, co się nazywa Accountability Coach. Taki człowiek, który sprawdza, czy udaje ci się zrobić to, do czego się zobowiązałeś. My po polsku nazwalibyśmy to cerberem, który pilnuje wykonania, natomiast Accountability Coach brzmi zdecydowanie lepiej. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie rynkowe w pracowni Synergii wymyśliliśmy nawet pod to dwa oddzielne produkty. Jeden z nich to jest stand-up telefoniczny, który właśnie pomaga rozliczać się we wdrażaniu zaplanowanych działań, a drugi to sparring biznesowy, który oprócz takiego rozliczenia z wdrożenia ma jeszcze element nazwijmy to Wspólnika do wynajęcia, gdzie zastanawiamy się razem nad problemami biznesowymi. Bardzo fajne produkty, polecam do nich zajrzeć. W opisie tego podcastu będziesz miał linki do tych produktów. Natomiast z punktu widzenia szkoleniowca, takie klasyczne podejście do szkolenia, czyli sprzedali, zamknęli temat. To jest w ogóle super sprawa, ponieważ można tych szkoleń więcej sprzedać, bo przecież sprzedamy jedno, ono nie zadziała, to trzeba sprzedać drugie, które może trochę zmotywuje do wdrożenia pierwszego bo być może to szkolenie odpowie na właśnie braki po tym poprzednim. I tak można jechać ze szkolenia na szkolenia. Myślę, że każdy z nas zna takich głównych, wielkich, międzynarodowych guru szkoleniowych, którzy szkolą z tego, żeby się szkolić i żeby się dobrze motywować. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł na rozwijanie własnych umiejętności. Strzelałbym, że raczej nie. Zobaczcie, to samo jest zresztą z nowymi książkami. Wiedza oczywiście w książkach jest fenomenalna, natomiast dopiero wdrożona wiedza z tej książki musi wejść porządnie na co dzień, aby realnie móc zacząć wdrażać wiedzę z książki kolejnej. I nie chodzi mi o to, że gdy czytamy książkę to musimy każdą stronę przeanalizować, wdrożyć wszystkie znalezione w niej mądrości, tylko skupić się na tych, które dla nas są realnie ważne. Wdrożyć je i zacząć wdrażać kolejne. Zresztą e, mam tutaj dla Was link do tego, jak wdrażać wiedzę przeczytaną w książkach. Przeprowadziłem jakiś czas temu wywiady z kilkoma fajnymi przedsiębiorcami, którzy w tym wszystkim nam pomogą. Link znajdziesz również w opisie tego odcinka. Co się stanie, jeśli tak nie będziemy działać, jak mówiłem przed chwilką? No, będziemy traktować te książki po prostu jak beletrystykę. I jeśli tak chcemy robić, nie ma sprawy, książki możemy również w ten sposób czytać. Szkoda, tylko chyba na to czasu. Zamykając na dzisiaj temat zmian, chciałbym zaprosić Cię do rozmowy. Jeśli chcesz więc wprowadzić jakieś zmiany u Ciebie w organizacji i chcesz o tym pogadać, zapraszam Cię do kontaktu. Masz go do mnie w opisie odcinka oraz na stronie Pracowni Synergii. Jeśli uznajesz, że odcinek był w miarę w porządku, proszę Cię o odpowiednie lajki, serduszka, kciuki w górę, czy co tam się dzieje, odpowiednią subskrypcję kanału i propozycje tematów do omówienia, którymi moglibyśmy zająć się w kolejnych odcinkach. Proszę cię o nie albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Cześć.